ze społecznością tworzą tak zwani zwykli ludzie. To ludzie, którzy na co dzień nie mają nic wspólnego z teatrem, ale ten teatr znaleźli w sobie, żeby przygotować dla Państwa spektakl. Ten spektakl nie jest też wizją jednej osoby, nie jest wizją reżysera, to jest wizja całej grupy. Ta grupa oczywiście tę wizję stworzyła na jakiejś podstawie, a podstawą były opowieści ludzi ze społeczności lokalnej i cieszę się bardzo, bo spotkałam dzisiaj te osoby, które podzieliły się z nami tymi historiami z tej dzielnicy, z tego miejsca. Bo wszystko właściwie zaczęło się od tego, że w grudniu zeszłego roku spotkaliśmy się na Wieczorze Opowieści i na tym Wieczorze Opowieści kilka osób ze społeczności lokalnej podzieliło się swoimi historiami osobistymi, anegdotami z dzielnicy, plotkami, wielkimi historiami, z dużą historią w tle. My, Grupa Teatru ze Społecznością, wzięliśmy te historie, przetworzyliśmy je, dając im nasze doświadczenie, nasze skojarzenia, nasze uczucia i dzisiaj cieszę się, ponieważ oddamy je Państwu, oddamy je społeczności. Posłuchajcie opowieści starego dziada o dawnych czasach tej części Krakowa, co ją dziś zwą Piaskiem, a drzewie garbarami zwano. Od młynów zasilających garbarnię, bo stały tu młyny, płynęła rzeka. Opiewaj, muzo, tę dzielnię, niedzielnie, wtuloną między planty a klepasz, co rosła pod czujnym okiem pani Krakowa, do wtóru fal młynówki i śpiewu ptaszka z Łobzowa. Rytm życia na krowoderskich ulicach wyznaczały modlitwy licznych tu zakonnic i mnichów, rozmowy zwykłych śmiertelników, wrzaski dziatwy i kłótnie przekupek. Codzienne i zwyczajne życie mieszkańców miasta, których już coraz mniej zostało w tych starych kamienicach. Jak się żenić, to się żenić! O, 12, Florian już bije. A fu, wszędzie te gołębie, fu! Skarpety, tanio, polecam, skarpety, tanio, skarpety polecam. Precle z cukrem, co? A co dzisiaj na obiad? Kapusta? Kapusta. Latają, brudzą, fu! Skarpety na brzeg.
bileciki, bilety na mszę. Florian już 14. Frecle z cukrem, co? Skarpety, Tytaniu, polecam, skarpety. Kupować, nie gadać, tu się handluje. Panie Boże, znowu taka pusta. Święty Florianie, mam pieniędzy na nic. Ziemniaczki zdrowe, młode ziemniaczki, polecam. Znowu z kapustą, panie Boże. Zamiatam, zamiatam. Kupować, kupować. Pauza, dzieci, pauza! O, do klasy! Już! Pani kochana, to słyszała, że tam na rogu to znowu kości wykopali? Boże drogi, co pani mówi? No, kopią i kopią. Zawsze coś wygrzewa, znowu nam się poszedł dłużej o pół roku. Fajt łapy jedne. No, przedłuży się, przedłuży. Kopią, to i zawsze coś wykopią te archeologi. Chuligany jedne. Popisały mur! A co też pani mówi, co tam? Widzi pani, co tam pisze? Nie mam okularów. Pani kochana, pani się przejmuje, to lepiej pani pod nogi patrzy na te dziury. Lubi pani precle? Precle, no pewnie, w Nosiowi z makiem zawsze kupuję. Tam, na starym kleparzu, moja koleżanka Małgosia o takie sprzedaje, pyszne. Co też pani mówi, tu na rogu o Aneczki, to są najlepsze. Nie, nie, tam Małgosia ma pyszne, solone z makiem, tyle maku, że aż w zębach trzeszczy, najlepsze. No to się wie, że trzeszczy, zawsze mak w zębach trzeszczy, a u pani Aneczki to takie tłuściutkie, zawsze wnuczek jest zadowolony. Niech mnie pani nie denerwuje, tam trzeba iść do Małgosi. Niech pani opowiada, no ja wiem, ja próbowałam, no... Pani, co? Wara mi od tych precli, od pani Małgosi? Nie jest już pani zaproszona? Ha? No zobaczcie, no takie mi to tak. Dzień dobry, dzień dobry, pani profesor. Jak tam studenci? Czy Homera czytają dalej? To, panie profesorze, no nie czytają. Tyle się ile zada, to czytają, a reszta to nie chcą. Wie pani, co pani, ja mogę ciągnąć. No, ekscytuję się tym tonarem. Ale pan nie poeta. Ale czy... Gadają, profesorzy, to razy jedne. On jest jak w naszej tradycji, ten dziad z lirą korbową, opowieść, która się fantastycznie toczy, no była kiedyś przecież niezapisana, prawda? Była opowieścią ustną. Oczywiście i po to była stworzona, żeby ją powtarzać. Nie gadać, kupować! Żeby słowo żyło. Istniało, było obecne. No i miało tylko trzeba go słuchać, no jasne. No heksametr pojawił się później. Wystarczy otworzyć Mickiewicza. Pan Tadeusz cały na Iliadzie oparty. Nie gadają, kupują, to się handluje. Tak, no i Mickiewicz to umiał jeszcze, bo on przecież i łaciny się uczył, i greki. Tak, no klasyka była podstawą wychowania. Miał w uszach heksametr. Każdy to znał dziś. Dziś to nikogo nie obchodzi. Nie maca! Macany się nie sprzedaje! Oświecać. Ja przepraszam za kupę. Dziękuję. Do widzenia. O, no dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry pani. Miło dzień dobry. A co to na zakupy się przyszło? Na zakupy. Tu nasza przekupa. Ziemniaki dobre ma. Denary. No, na zakupy pani przyszła. Tak. Nie widać tu sukieneczka, żakiecik. Nie widać, że tak prosto. Dzieci to takie skromne. Ja wiem, ja też tak czasami mówię. Ja już znam te odzywy. Młodziutkie ziemniaki, polecam. A dobre ma pani.
Te nary są najlepsze. Reszta to lordy ma. Wychwalają. Żółte, ale te są zbite. Świetne do obiadu. Na takie ubijane. Dla dzieci rewelacje. Szczerze pani powiem, że ja to nie wiem. Ja to się do tej pani zawsze boję podejść, bo podejdę, coś chcę zobaczyć, kupić, a ona, że się nie maca. Nie bać się próbować. Dają na spróbowanie. Ale to tak na surowo? No, ziemniaki to nie, ale można kilo kupić. Kupić to znaczy, że za pieniądze. Że no za pieniądze, za darmo to nie da. O, nie da. To ja już chyba nie jestem zainteresowana w takim wypadku. A pani kochana, to co tak na te ziemniaki namawia? Bo lubię, lubię. No, nie gadać, kupować. A pani to tak nie brzydzi, jak te gołębie tam wszędzie latają, tam siadają na tym ziarnie, na tych ziemniakach, tak tymi pazurami. Znaczy na ziarnie siadają, ale na oknach na przykład te igły, te szpile wystawiają, już nie siądą. Na oknach, tak, a widziała pani szpile na ziemniakach? Na ziemniakach nie ma. No nie ma. Ale wymyślono. No nie, nie brzydzi to pani, tam no bakterie. No gotować tam można ziemniaki, no na surowo to nie zmienia. Czyli na obiad pani dzisiaj co? Pomidorówka z ziemniakami. Z ziemniakami. A może gołąbki? Gołąbki to nie. O Jezus Maria, leci w niebie. O Boże, to prawda! Bilety. O! Pan konik. Panie konik. Panie koniku. A pan się deklinuje. Dobrze. Ja po bilety na mszę. Do sakrystiańców, bo pan chyba ma. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Mam. O, no to ja na tak dla 6 osób. Muszę sprawdzić. 6, no dużo. Bo wie pani. I tyle nas jest. No. To jest dosyć mały kościół. Ale to 4 dzieci. Czwórka. Tak, dwoje dorosłych. Dzieci. I 4 dzieci. A będą cichutko? Moje będą. Moje będą. To nie moje. No dobrze, dobrze. No to jakoś myślę, damy radę. To jak dla pani, to taka promocyjna cena będzie. No. Ile? Ile? No 100. Ile? 100? Ale my biedni jesteśmy. I to 4 dzieci, to przez pół chociaż. Remont trzeba w kościele zrobić. No proszę pani, no przecież ja się dzielę z zyskiem. Ksiądz prosił co łaska, ale... Ale jakiś robacik. Grzeczne dzieci? No grzeczne, cichutkie. No to 80 zł jak dla pani to jest doskonała cena, jak kwita. 80? No, to wie pan... To ja chyba wybiorę opcję za darmo, gdzie indziej. Bardzo panu dziękuję. Szczęść Boże. Z Bogiem. Bilety tanio, tanio, bilety na mszę. Bilety, bileciki, tanio, tanio, bilety. Co piszemy, co piszemy? Osioł, nie? Nie! Ah.
Kis! Ono! Co to jest? Dziecko to do sprzątania służy. O! Bo słyszałem, że się nie boisz. Boisz się. No to się nie bój! No! 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 Do widzenia! Dzieci to naprawdę. Zdarzało się, że taki woźny, jak na przykład pan Świt, przychodził do legendy szkoły. Rzeczony Świt pracował, mieszkał, a także umarł w szkolnych murach. Pozostańmy więc jeszcze chwilę w szkole przy ulicy Spasowskiego. Być może spotkamy jego ducha. Tu zamiatam i mam, o, gdzie ta moja miotła? Miotłę mam, to jest najlepsze. Tak brudno, nie kłada, nie brudzi, Świcie. Ja? No? Pan ja tam miotłę. Ja tu zamiatam. Pan pomoże. Zamiatam, ja tutaj wie pan zamiatałem co? I wie pan, ja już nie żyję. No wiem. I dalej zamiatam. No takie posłanie. No. Wie pan. Ale powiem panu, że pan to miotło to nie tylko zamiatał, ale i dzieci ustawiał, a tak nie wolno. Odkurzaczem to już się nie da. No ale jak huknąłem, jak tupnąłem do tą miotłą, to porządek był w szkole. A no był porządek. Ale wie pan co? Grzecznie też można, też będą słuchać. No. I pani? Pani Mieciu, pani słuchają te dzieci, tak? No, tak, tak. No. I co, aha, od tego odkurzacza to... To nie bolą plecki? A, no bolą, no bolą. A nogi też pewnie bolą, no. O, jak mnie łupie, w kręgosłupie. No, no. To boli. Tutaj taka, na długiej przychodnia, pan pewnie zna. Tam taka pani doktor Bednarska przyjmuje. Ale kolejki, oj kolejki, takie kolejki. Ale... To znam. A zna pan. Kolejki. Raz poszedłem, no i powiedzieli, niech siada. No niech siada. Siadłem. No siada. Mówią, niech czeka. Niech czeka. Czekałem. No czekał. 4 miesiące. A, i pan odszedł. Na termin do wizyty. No właśnie, to jest to. I zszedłem, tak. Zszedłem bez lekarza, także to nie wierzę. No ja teraz nie wierzę. Panu tu sprzątam. Wie pan co? Ale ja tej mojej lekarce bednarskiej to tak spod lady od znajomej pani w mięsnym tak kiełbaski przyniosę. I ona wpuści bez kolejki. Znaczy się co? Łapówka! No od razu łapówka, no. No kiełbasa, no. Kiełbasa wyborcza prawie. O, a wyborcza to swoją drogą zbliżają się wybory. No i trochę pana tu pointaguje, jest taki Łukasiewicz się nazywa, obiecał, że nie będzie kolejek do lekarzy. Nie wierzę, kolejek do doktorów, żeby miało nie być. No ma nie być, ma być na godziny. Godziny to co innego jest, ale... No dobra, to może... Może?
Ja moją rodzinę tak we śnie tak troszkę postraszę. Natchnę ich, żeby głosowali. Powiem im tak. Masz wybór. Twój wybór. Głosujże! Ano. Bardzo dobrze. Dobre będzie. Na kogo? Łukasiewicz. No nieważne. Powiem im to. Panie świcie, już świta. Się żegnamy. Jak trza, to trza. Do widzenia, Wieciu. Do widzenia. Do zobaczenia. Zabrudzili. Na świecie. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Siostra Abrazio, no. Proszę patrzeć. Panie Boże. Kapusta. Siostra Franciszka nagotowała. Kapusta. Zdejmujemy korneci. Nie, nie. To nie dla mnie. No i kapusta ciepła. Kapusta, zima, lato, kapusta, proszę siostry. A, bo zdrowa, bo tania, bo witamina C, bo Franciszka dobrze dusi kapustę. Ja to w ogóle nie wiem, po co siostry na ten klepasz chodzą, jak my zapasy kapusty to na następne 2 lata mamy. Wie siostra, ale teraz to idę kupić kiełbaski. Kiełbaski to już dawno nie było u nas. No nie było, mam tu na kartki. To my mamy kartki? No nie mamy kartek, ale tutaj taki Wyszyński, uciekinier. Siostra zna tą historię? Jaką historię? No, siostra Eulalia zaraz po wojnie to w tym garze u chłoźców z dworca przejmowała, tutaj upychała, przykrywką domykała. No takie chudziny były. Brali ten gar i tu do nas. Ja siostro coś słyszałam, jakieś pogłoski, historie, opowieści, ale to się dużo rzeczy słyszy u nas, tutaj na korytarzach, a to wiadomo w co wierzyć, a w co nie wierzyć. Boga wierzyć, siostro, zawsze Boga. A to mądrego to i zawsze miło posłuchać, proszę siostry. Tak, zapłać. Tak. Zapłać. No, więc tak, ja na klepasz, ale najpierw po kartki. Żeby nasze kartki mamy w ogóle. Studenciki miały co jeść. Chodźmy do Wyszyńskiego. Wyszyński ma kartki, bo on partyjny. Ale użycza kartek, zapukamy, zadzwonimy i znajdziemy Wyszyńskiego. Panie Wyszyński! Panie Wyszyński, pan śpi? Śpi? Panie Wyszyński! My po kartki! Ja sprawdzę czego. Oddycha, znaczy śpi. No to nic, to dzisiaj będzie bez u Maćki. No. Siostra mi pomoże przenieść gar. Pomogę. A siostra, to chodźmy. Proszę, rączka. Bo to tłuste zaraz, a nie tłuste. No bez kiełbaski. Dobrze, siostro. A siostra no, dokąd? Właśnie, to, a jeszcze o tej kapuście, to taką prośbę mam. A jaką prośbę? No bo... Szczerze mówiąc, siostro repartycjo, ja to zawsze wiem, jak kapusta u nas na obiad. A skąd siostra to wie? A kolejka do toalety taka długa. Aktorzy, artyści nasi. Bo tak puszczają. Kwestie tak szybciutko powtarzają przy tej toalecie. I ja zawsze wtedy wiem, co już na obiad było. Siostro, no kupo. Może kminku do tej kapusty. A kminku, siostra? Kminku dodać. I kumin. A to czar Franciszce w
końcu. No będzie pachnieć, ale i trawienie się poprawi. No to super, dużo to tego się... kminku, siostro, Bóg dużo. A pusty powiedzieć, że nie było. No ale najpierw to trzeba by coś jednak... Siostro, a siostra dokąd? A jak to... Mi właściwie też by się pomoc przydała. Bo ja to tutaj do kaplicy na Floriańską, tutaj bardzo przy kaplicy stroję, dekoruję kwiaty, ale właśnie kwiaty. No zimę mamy. No zimę mamy, tak zazwyczaj to ta Miecia, poczciwa kobiecina. Miecia jakiś z więdwaków tam przyniosła, najświętszej panience ustroiłyśmy coś razem, a teraz w zimie golutko, biedniutko, ale nie godzi się. Siostro, przecież nasza Franciszka w ogrodzie ma i bukszpan, i mirtu, iść i narwać i upstrzyć jaką bibułą. A to na bibułę to chyba nawet kartki nie pomogą. A papier toaletowy? To się nie godzi papierem toaletowym, siostro, repartycją najświętszej panience papier. No szary, ale gdyby tak, którego ministranta po nabożeństwie wziąć tu za ucho, posadzić, farbki dać, mamy jakie? Farbki dać? Niech pokoloruje, niech zwinie, niech przypnie, upstrzy bukszpan. Tylko, że papier też ma kartki. Ale może to i dobry pomysł jest. Ja proboszcza zapytam, czy... Nie pytać proboszcza! Nie pytać, zrobić, pokazać już gotowe. To ja tak i zrobię, siostro repartycji. To co? To siostra, zapłać, do kaplicy. Bóg zapłać za radę. Bóg zapłać za radę. Kminkiem? Z Bogiem. A ja z Bogiem, tylko jeszcze kornecik, bo to nie wypada. Naklepasz bez kornecika. O! Dama z Krakowa, zasłyszawszy o tym, czym jest striptease, postanowiła przenieść ten obyczaj zachodni, wielkoświatowy, do Krakowa. A tradycja, obyczajność, krakowski sznit, a patriotyzm, cenzura. A patriotyzm! Mam. Skoro striptease, to rozbieranie. A skoro rozbieranie, to rozbiory Polski. Mam. Bo chłop to ma coś z piasta. Coś z tych królów piastu wiele. Bardzo wiele, wiele z piasta. Chłop potęgą jest. I basta. No, jak ci to brzmi? Super. Wiesz, rola jak dla ciebie doskonała. Tak świetnie myślisz? To mówię. Ja tutaj. Tak myślisz? No daj mi skończyć! Bo jeszcze ten Wyspiański to mi tak średnio wchodzi. Kto? Każdą, każdą. A, Wyspiański. Każdą chwilę wykorzystuje, wiesz. No, widzę, każdą chwilę po prostu. No. Kolejka się ostra, co? Ostra. Kapuśniak był. Kapuśniak. Te siostry wykorzystują.
skończą, załatwią nas kapuśniakiem. No, gros kapusto, co zrobić? Coś się... Poćwiczmy może. No dobra, żeby głowę zająć czymś, wiesz, te teksty sobie powtórzmy. No, z Wyspiańskiego. No właśnie. No dawaj. Jak się żenić, to się żenić. Może tak być? No dopowiedz. Wiesz co, spróbuj tak dosadniej. Dosadniej. No. Jak się żenić, to się żenić. No zajęte, cholera jasna. A ty coś spróbuj teraz. To twoja rola jaka jest? Mam coś z Wyspiańskiego, czekaj. No. Taka szopka to nie kosztuje nic. Potańcować sobie raz. Jeden zas! A drugi w las! Opowieści, które nas zainspirowały, które dostaliśmy od Państwa.
Przedstawiam zatem Paulinę Wrzał. Milena Wiesławska. Podstawowej numer 7 przy Spasowskiego 8. Maria Peszt. Mieszkanka dzielnicy pierwszej oraz rodzic dzieci ze szkoły podstawowej numer 7. Brawa. Paweł Hadrian. O dawniejszym Krakowie rozpoznały te opowieści tych przetworzonych.